Witajcie! Tutaj mamy, widzicie, sprzęt konkretny, który chcę jak najszybciej puścić w pole. Wydłubałem, słuchajcie, resztki tego wszystkiego, co tam było. W sensie tu. Koledzy mi pomagali, dziękuję chłopaki. Ale tu jest jeszcze łożysko, znaczy te jarzmo. Muszę je zaraz wytłuc, idę po duży młotek, przecinak i będę je stąd wydłubywał. Następnie oczyszczę to wszystko, tutaj to gniazdo, tutaj ten środek i jak zdążę, to jeszcze będę montował tutaj te nowe łożyska. Także widzieliście to w poprzednim filmie, tutaj są podkładki jeszcze, słuchajcie, o, jest takie unytko i to unytko to jest, słuchajcie, do simmeringu. Jednak, ale tamto dolne jest zmasakrowane trochę. Widzicie, to tak ma wyglądać. Czekajcie, pokażę wam. Bo dobrze, to się spieszyłem. Nie miałem tego jak porównać. Ale zobaczcie, jak oba wyglądają w porównaniu. I to jest, wychodzi na to, że to jest to. Ja muszę tutaj, cholera, jeszcze kupić jeszcze jeden taki simmering, bo on tutaj jednak włazi. Ajajajajaj. Myślałem, że to idzie bezpośrednio, bo ten, słuchajcie, simmering kupiłem tak o, jak to się mówi, z głupia franc. Bo widzicie, nie spojrzałem, tylko teraz czekajcie, bo tutaj widzicie, to jest grube. I teraz czy ten simmering, no nie może tak iść ten simmering. Widzicie, tam nic nie zostało z tego i tu mam problem. I tu wychodziłoby o to, że jak ten pójdzie na wierzch, o, bo on idzie tak, to tutaj to musi dociskać, to jest, o, to łożysko. O, i to wtedy tu idzie w tym i to dociska, a tu jest simmering pod spodem, pomiędzy łożyskiem a tym. Teraz, jeżeli ja to zrobię inaczej, to mi po prostu to zmieli. Tylko widzicie, tu są różnice. Tu jest ten trzpień, a tu jest w całości tak. Dlaczego tu jest tak? Bo to nachodzi tu i w tym momencie ten simmering, widzicie? Tylko że tu nie mogę, bo tu wchodzi łożysko. I simmering musi iść tak. I dopiero tutaj opiera się na tym łożysko i wtedy to łazi. I kurczę, blade, mogłem kupić dwa, widzicie? Mnie to zmyliło. Kupiłem taki simmering, a on nie będzie pasował, bo ja myślałem, że to będzie tu. O, i w tym miejscu by był dobry. Ale to chyba nie będzie takie coś. Dobra, mniejsza z tym. Trzeba to wszystko oczyścić, słuchajcie, przygotować. W razie czego będę zasuwał jeszcze do Agromy. Kupię ten simmering jeszcze jeden. Ale wezmę ze sobą to, bo bez tego będzie ciężko. Także to jest jedna rzecz. Oczyszczanie tego to jest druga rzecz, a najważniejsza rzecz w tej chwili, żeby przygotować w ogóle całą robotę, wybić tamto jarzmo z tej talerzówy. Idę po narzędzia. No, odpowiednie narzędzia przyniosłem. Teraz zakładam kamerę i będziemy, słuchajcie, tłuc, bo to trzeba, mówię, szybko tą maszynę wpuścić, ona dużo dobrej roboty zrobi. Tylko żeby tam się zahaczyć o to jarzmo tego łożyska, to byłoby fajnie. Trzeba poczyścić, bo no mówię, nie, nikt o to nie dbał. Nie było smarowane, tylko tak, o, po prostu dojechane do końca i tyle. O. Aż ty, kurde, spada. O, idzie. Idzie, fajnie. Cieszę się, bo bałem się, że będzie gorzej. O, jest. I nawet szybko i sprawnie poszło. Także bardzo fajnie. Teraz, słuchajcie,
To się przyda, bo to się przyda, słuchajcie, do wbijania tego łożyska tutaj. Na razie go nie wbijam, muszę wszystko tutaj oczyścić, więc niestety muszę się wybrać, słuchajcie, po szczotę jeszcze. Może wiertarkę wezmę, żeby to na szczotce wszystko po prostu ładnie oczyścić i wrócimy do tematu, bo szkoda czasu. Naprawdę bardzo mi na tym zależy. Nie po to ją kupiłem, słuchajcie, żeby ona tu stała, tylko ona musi pójść jak najszybciej do roboty. U wulkanizatora dzisiaj byłem, ale ma facet problem z tym kołem, bo takie opony 625 razy 8, taki jest symbol jej. No i na razie nie ma, nie znalazł i tak dalej. Druga sprawa, słuchajcie, o ile jeszcze tutaj te talerze są grube, o tyle te przednie talerze są już takie troszeczkę, no ten zewnętrzny jest słaby, wiadomo. Tutaj może to jeszcze wytrzyma, ale powoli będę musiał się rozglądać, słuchajcie, za tymi talerzami tutaj do przodu. 60 cm średnicy, tu one były takie falowane, to widać zresztą po nich, jak tak z perspektywy widzicie, to są takie właśnie falowane, nie wiem jak to się fachowo nazywa, natomiast te są takie okrągłe, pełne, więc takie talerze trzeba będzie dokupić, zmienić, ale to jeszcze czas. Mam nadzieję, że tymi talerzami zrobię to zielsko, potnę po prostu w drzazgi i tyle z tego będzie. Tymczasem, słuchajcie, zostawiam sprzęt, jadę po wiertarkę, po szczotki i zabiorę się za, słuchajcie, czyszczenie tego. Zaraz wracam. No, jesteśmy z powrotem. Maszynka podłączona. Zobaczymy, jak to będzie. Trochę za duża. Nie mieści się. Myślałem, że się kurczak zmieści, ale szerszeń. O, ty gadzie. Widzicie? No, z tym to nie ma żartów. Wariatem. Dobra, poleciał. Ale kurczę, nie mieści mi się ta szczotka. Spróbuję drugą, bo mam mniejszą. No, słuchajcie, kupiłem drugi uszczelniacz Simmering. Kalamitki. Także tutaj, aha, tu są te podkładki. Zaraz tu wszystko będę miał. Tutaj jest jedna podkładka, łożyska. To. Tu jeszcze potrzebuję tą blachę do tego. Gdzie ją dałem? W samochodzie jeszcze? Muszę szybko, wam nie pokażę wszystkiego, bo już kurczę, blade. A tu leży, ja piś, ślepota. No, także biorę, zaraz się zabieram do roboty. Tu jeszcze muszę to trochę wyczyścić, bo już część wyczyściłem. Ale muszę jeszcze trochę podszlifować, bo jeszcze coś tam zostało. W miarę dobrze, tutaj są takie zadziory, ale no nie mam czym tego wyszlifować, nie mam papieru ze sobą, a chcę to dzisiaj koniecznie skończyć. No i zająć się oponą, żeby znaleźć oponę do tego. Tu mam smar. I zabieramy się do składania, więc przede wszystkim to trzeba tutaj nacisnąć. Potem to idzie w dół, ale najpierw tutaj wbiję łożysko, przesmaruję, to idzie w dół. Wyjmę na razie uszczelniacz. O, i to idzie do środka w ten sposób. Na to idą dwie podkładki i dopiero nakrętka. Także to będzie odpowiednio wyżej, bo tu wchodzi najpierw to łożysko, więc zaraz wszystkim się zajmę. Ale mówię, muszę, nie pokażę wam wszystkiego, bo bateria mi pada i tyle. Także zabieramy się do roboty. Aha, jeszcze te kalamitki to na pewno tutaj po prostu powymieniam, żeby to było jak trzeba przygotowane wszystko. O, tu jest ósemeczka, to ją tutaj elegancko zaraz wkręcimy. Znowu z tego takiego specjalnego materiału, nie? Ulubionego gównolitu. Patrzcie jeszcze, jak ja
Tamta była na dziesiątkę, ta jest na ósemkę. No mniejsza z tym. Na razie tak ona zatkania tego miejsca, to po prostu to tylko o i już jest zatkana. Dobra, zabieramy się do roboty. No, postaram się to Wam jak najszybciej pokazać. Tutaj przesmarujemy, żeby to łożysko nam lepiej właziło. Ale oprócz tego jeszcze zanim łożysko nabije, no to przecież muszę wrzucić ten simmering, prawda? Więc jego też trzeba będzie tutaj przesmarować. Dobrze, żeby on sobie tutaj wlazł, tak jak trzeba. On tutaj nie ma, słuchajcie, jakiejś tej problemu z tym założeniem jego. O, już siedzi, także jest elegancko. I tu widzicie, to wystaje teraz ten moment, żeby on sobie tutaj fruwał, że tak powiem, uszczelniał. Teraz trzeba tylko to łożysko nabić. Ale nabicie łożyska to już nie należy do takich, że tak powiem, prostych spraw. Trzeba to zrobić umiejętnie, ostrożnie, żeby młotek jest. Żeby nie zniszczyć łożyska ani kulek, bo inaczej to będzie, słuchaj, ta bida będzie, więc postaram się. Powinny mieć rurkę taką tutaj, albo może z tego starego łożyska. No, tu łożysko, jak widzieliście, założone już przesmarowałem. Tutaj to bieżnie tego łożyska już też wbiłem. Teraz można by właściwie, póki jeszcze jest to wszystko na wierzchu, żeby tym czpieniem się tutaj nie bawić i ten, to by można, słuchajcie, z tego drugiego łożyska jeszcze to zrobić, co? I wtedy tutaj bym dobił i już bym praktycznie tylko jedyne co miał, to założenie łożyska, ale to już po założeniu tego od spodu, bo tutaj mi wtedy tamto nie przejdzie. Także chyba tak zrobię, także zaraz będziecie jeszcze widzieli nabity tutaj tą bieżnię. No słuchajcie, łożysko dobite, znaczy to jarzmo czy bieżnia, jak to się tam nazywa. Przesmarowane porządnie, w środku nawtykałem smaru sporo. Tutaj słuchajcie, już simmering wciśnięty, on nie sprawia dużego problemu. Tu widzicie, wystaje ta blacha, ona będzie dociskała łożysko. Teraz tylko to trzeba tu elegancko dopukać. Żeby ten simmering tu wszedł po całości. I teraz już jest chyba dotentegowany, że się tak wyrażę. Dwie podkładki tutaj pamiętam, że były. Teraz jeszcze tylko nakrętka. Tak, tutaj jest wyjęta ta zawleczka. O. I klucz 46. Bo takim to było kluczem przykręcane, odkręcane i tak dalej. Z przodu. Widzicie, bo człowiek po prostu, ja się tu... O matko, a widzicie, przy okazji niespodzianka. Rędka tego szmegojowego lampa będą zmiany. Tak, tak, w 60. I jeszcze, słuchajcie, nie tylko w 60, bo jeszcze będę zmieniał przód do Zetora 25. Ten, co tutaj niedaleko leży. Żeby to wszystko miało ręce i nogi. Także też jako wspierający, to wy to wiecie już teraz. Dobra, dokręcę. I zaraz wracamy. Aha, jeszcze jedno, słuchajcie, łożysko ma lekki luz, bo nie wiem, czy mieć powinno, ale zostawiłem, bo zawsze będę mógł tą śrubą ten luz zlikwidować. Nieduży, taki naprawdę delikatny, ale to mi podpowie Jarek, jak przyjdzie, albo co innego. Jedną ręką jest trudno, także zaraz wracamy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, moi drodzy, cieszę się, talerzówka zreanimowana. Jedyne co, to kółko do niej dobrać.
6,25 razy 8. I takie kółko muszę znaleźć. Znaczy oponę, może nie kółko, bo przecież kółko mam. Oponę i wtedy to wszystko będzie funkcjonować. Tutaj nie ma żadnego luzu w tej chwili. Łożyska się pięknie obracają. Słuchajcie, zrobiłem tak, że dokręciłem troszeczkę mocniej i popuściłem delikatnie, tak powiedzmy o centymetr cofnąłem śrubę. Pokażę Wam jeszcze, tylko muszę założyć kamerę na czachę. O, podniosę tutaj to tym. O, widzicie? I tutaj nie ma żadnego luzu, a tu się ładnie kręci. Także super. Ja jestem bardzo zadowolony z tej roboty. Oczywiście muszę wziąć śrubokręt, znaczy śrubokręt, klucz, ósemkę, bo tutaj nie pasuje, tutaj też, i te wszystkie kalamitki po prostu powymieniam na nowe. No te stare, słuchajcie, to mają tak, że gwint jest 8, ale tutaj na klucz jest, na dziesiątkę klucz, tutaj jest gwint 8, no i na klucz 8, także tak zrobili te nowe. Te stare mają trochę inaczej, wszystkie kalamitki zostaną tutaj wymienione, maszyna zostanie przesmarowana i mam nadzieję, że lada chwila, może już jutro, może pojutrze, będzie ta opona, zakładam, zaczepiamy pod 60 i rura w te pola. To byłoby super. Maszyna naprawdę, taką jak żeście mi mówili, żeby ważyła około tony. Nie wiem, ile ona waży, na pewno jest duża, na pewno widać, że tutaj są jakieś takie, jedna belka tutaj, tutaj po prostu potężna rama, tu kolejna belka wielka, ta leży 60 cm, ona musi po prostu ważyć, nie wiem. 700 kg, 800 kg, może tona, trudno powiedzieć, ale jest to kawał maszyny, co mnie bardzo cieszy. Tu słuchajcie, jeszcze są te regulacje, będę musiał to sprawdzić. Ojeju, teraz jeszcze zardzewiałe, trzeba będzie to popsikać tam i tak dalej, porobić, bo to jest tutaj do ustawienia kąta, ale ten kąt, który w tej chwili jest tutaj, to myślę, że on będzie bardzo dobry. Także ja jestem z tej roboty zadowolony. To co chciałem dzisiaj, to zrobiłem, udało się. Teraz tylko, tak jak mówię, koło założyć, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, która dla mnie bardzo ważna, wóz Łużyce. W tej chwili powiem Wam tak, mam trzy koła zrobione, jedno koło mi brakuje i nie wiem, co z nim zrobić, bo nadaje się do remontu, do roboty, a najchętniej to bym kupił drugie takie. 5 razy 90, czyli 5 otworów, co 90 mm. Otwór na śrubę, szpilkę i wtedy byłoby super. No dobra, zobaczymy. Tymczasem tyle na dzisiaj. Trzymajcie się i do zobaczenia za tydzień w kolejnym filmie. Cześć!